ile pracownik, kierowca albo kierowca-pracownik, który jest pracownikiem, może tak naprawdę w Polsce, zatrudniony w polskiej firmie transportowej na podstawie polskich przepisów, ile może pracować. Tutaj z pomocą przychodzi nam ustawa o czasie pracy kierowców, artykuł 11. Czas pracy kierowcy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 4 miesięcy. Przypominam, że żeby mieć okres rozliczeniowy dłuższy niż 1 miesiąc, należy powiadomić Państwową Inspekcję Pracy o tym fakcie, więc zweryfikujcie pierwszą rzecz, czy powiadomiliście Państwową Inspekcję Pracy, nie czy się zapytaliście, tylko czy wysłaliście takie powiadomienie, że u Was w firmie jest 3 bądź 4-miesięczny okres rozliczeniowy i w systemie równoważnym dla kierowców, więc to warto o tym pamiętać. Czyli mamy tak naprawdę w tym artykule 11 wyszczególnione 3 pojęcia. Mamy normę dzienną 8 godzin, mamy normę tygodniową przeciętnie 40 godzin i mamy przeciętnie tak zwany 5-dniowy tydzień pracy, czyli takie 3 parametry, które nam określają ten czas pracy kierowcy, pracownika zatrudnionego na umowie o pracę w Polsce. Ustępy, te ustępy, które widzicie wyżej z gwiazdką, dotyczą właśnie tych okresów rozliczeniowych. Kiedy można 4-miesięczny wprowadzić, to wszystko jest opisane w tym artykule 15, ustęp 1, 3 do 5 też paragrafy. Dla kierowców zatrudnionych, którzy wykonują przewóz drogowy, mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których jest dopuszczalne przedłużenie wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę w ramach tak zwanego systemu równoważnego czasu pracy. I tutaj mówimy o artykule 15, dokładnie artykuł 15 o tym nam mówi. W tym systemie równoważnym wymiar czasu pracy, który przedłużamy w poszczególnych dniach, równoważymy skróconym czasem pracy w innych dniach. To myślę, że jest naturalne, logiczne dla Was, lub zupełnie dniami wolnymi od pracy. Czyli tak naprawdę, jeżeli ktoś z Was nie ma informacji o systemie równoważnym, czyli ma tak naprawdę tak zwany domyślny system podstawowy, to często w transporcie krajowym tak to wygląda, to tak naprawdę możecie maksymalnie kierowcy planować 8 godzin w dniach roboczych. I teraz pytanie, czy zawsze warto u kierowców wrzucać, wpisywać, implementować ten system równoważny. Tam, gdzie jest ta ruchomość czasu pracy, gdzie kierowca nie pracuje od 7 do 15, to jak najbardziej tak, zalecam zdecydowanie wprowadzanie systemu równoważnego. Tam, gdzie kierowca pracuje, nie wiem, od 7 do 15 i nie więcej, no to faktycznie można zostać przy systemie podstawowym. Ale jeżeli tylko będą jakieś wahania tego czasu pracy kierowcy, nawet w transporcie krajowym, kolokwialnie mówiąc, jeżdżącym w koło komina, to też warto ten system równoważny wprowadzić, bo w systemie równoważnym możecie planować w zakresie od 0 do 12 godzin. I przypominam, że w ustawie o czasie pracy kierowców macie też zapis, że przy przewozie rzeczy tak naprawdę tego planu nie trzeba robić. Czyli de facto, jak ci z Was, którzy mają program Fortans czy inne programy, które funkcjonują na rynku, ten plan dla danej doby, ten wymiar czasu pracy dostosowuje się sam już po fakcie. To jest oczywiście potrzebne po to, żeby przy ewentualnych kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy albo przy sprawach spornych z kierowcą w sądzie pracy, żeby można było oszacować, żeby można było wiedzieć, ile nadgodzin dla danej doby kierowcy się należy, czyli ile nadgodzin wypracował i jakie wynagrodzenie dla tej doby pracowniczej należy się temu kierowcy za przepracowaną pracę w godzinach nadliczbowych. Zatem możemy planować od 0 do 12, to też jest ważne. Teraz czy ten wymiar czasu pracy, czyli te 12 godzin, to wydłużony wymiar, czy to jest też maksymalny czas pracy kierowcy? Czyli czy kierowca może maksymalnie pracować te powiedzmy 12 godzin, do których wydłużamy ten wymiar? Otóż oczywiście nie. Tutaj znowu też z pomocą przychodzi nam artykuł 12 ustawy o czasie pracy kierowców, gdzie jest informacja w ustępie pierwszym, że tygodniowy czas pracy kierowcy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 4 miesięcy i z kolei tygodniowy czas pracy, o którym mowa w ustępie pierwszym, może być przedłużony do 60 godzin, jeżeli średni tygodniowy czas pracy nie przekroczy 48 godzin. W
przyjętym okresie rozliczeniowym, nie przekraczającym 4 miesięcy. I tu przypominam, że te dwa parametry są już kontrolowane, są w taryfikatorach, zarówno Państwowa Inspekcja Pracy, jak i Inspekcja Transportu Drogowego obydwa parametry może kontrolować, więc te przekroczenie tych parametrów również skutkuje sankcjami karnymi, które przewidują taryfikatory. I wymiar czasu pracy określony w tym ustępie pierwszym i drugim, który widzicie, obowiązuje także kierowcę zatrudnionego u więcej niż jednego pracodawcy. I tutaj ważna rzecz, żebyście sprawdzili w swoich teczkach pracowniczych, czy macie takie oświadczenie kierowcy, które jest obowiązkowe i które tak naprawdę to oświadczenie Inspekcja Pracy sprawdza jako jeden z pierwszych dokumentów, oświadczenie o pozostawaniu bądź niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy. I to dotyczy również zatrudnienia na umowę o pracę, na działalność gospodarczą, czyli B2B, czy też umowa zlecenie, czy umowy cywilnoprawne. Więc takie oświadczenie powinno się znaleźć u Was w teczce. Jak powinna wyglądać teczka kierowcy, to tu przypominam studentom Akademii Czasu Pracy, macie taki film i taką prezentację na panelu Akademii Czasu Pracy, gdzie jest całą strukturę, omawiam teczki pracownika, kierowcy, bo ona się troszeczkę różni, jak ona powinna wyglądać, więc znajdźcie sobie ten film.